kapitan żeglugi szowarowej Kot, filmuje. Tak, to ja. No. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich żeglarzy, szuwarowców, kapitanów, komandorów, no, amatorów i zawodowców. Wow, ale on kiedyś... Wow, twoje wow. No, ale on kiedyś nagra prawdziwe intro. I nagra kiedyś prawdziwe. Dzięki. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Możecie uwierzyć lub nie, ale tak wygląda pokład Alucarda, kiedy jest umyty. Przeze mnie. Nie wątpię, że jest mnóstwo ludzi, którzy zrobiliby to lepiej. No cóż. A tu właśnie dzisiejszy połów panów ze Straży Rybackiej. W tych beczkach jest jeszcze sieć taka w formie lejka i one... O właśnie. I one są zrzucane. Widać, że do połowy były zanurzone w mule. Tam jeszcze jakaś padlina jest wrzucana i sumy, węgorze tam wpływają, a również i inne ryby. I nie mogą później wypłynąć. Wtorek. A ja ciągle przy Kei. Wśród różnych rzeczy na dzisiaj do zrobienia jest odebranie paczek z duperelami z paczkomatu oraz znalezienie punktu nabijania butli. Gdzieś przy tartaku podobno jest. Choróbcie, nie padało w nocy, no. Z prania nici. Zimno. Uwielbiam warzywa morza. Do tego stopnia, że przed chwilą zjadłem o bliźniacze musujące krewetki. Opsia krew, jakie twarde. Ma to swoje zalety, ponieważ wspomoże chyba moje odchudzanie. Wizyta w ubikacji za 3, 2, 1. Ta, banieczki tutaj gazu. A, jejkum, kejkum. Problem w tym, że dostałem właśnie Siemensy, że są paczki do odebrania. Paczkomat jest o jakiś kilometr stąd, więc to może być rekord świata w kategorii szybkość powrotu od paczkomatu. Ba! Gdzie choroba? No przecież nie odpuszczę, no. Mordę dziada, a może jednak dać spokój? Nie wątpię, że jednak sprawdzę. Trzymajcie kciuki. Muchy? Już? Ludzie spożywają różne sfermentowane, zepsute rzeczy. Na przykład sfermentowany sok i nazywają to winem. Jakieś tam z jęczmienia czy czegokolwiek nazywają to piwem. Ciekawe, czy te krewetki może dzięki temu nabrały, że tak powiem, bukietu, po którym będą smakować tak samo w obie strony. A tymczasem zdążyłem, udało mi się wrócić z paczkomatu. Trzy paczki, niestety jedną ręką nie otworzę, nie zrobię unboxingu. Natomiast no, Nowy Duninów, niby miasteczko, ale takie bardziej wsiowate, co można poznać po tym, że zatrzymałem samochód, w środku była kobieta sama i się zatrzymała. I nie otworzyła okna, tylko otworzyła drzwi, bo zobaczyła, że coś do niej, od niej chcę. I gdy spytałem się o drogę, to zaproponowała, że mnie podwiezie. Która kobieta z miasta by chciała podwieźć nieznajomego człowieka? No weźcie, ludzie! Przecież to może być seryjny morderca, nie? A tutaj po prostu życzliwość. W tych małych miejscowościach i wsiach. O, kropi. Dziecko ze wsi też można poznać, że w odróżnieniu od dziecka z miasta nieznajomemu człowiekowi napotkanemu na drodze powie dzień dobry.
I tak samo, że na przejściu dla pieszych to się rozejrzy w obie strony. Po prostu wsiowatość jest taka. No i mamy bateryjka, ale ta mała. No trudno, ale trzeba będzie przetestować, jak to działa. Ładowarka. Zaraz sprawdzimy też, jak to działa. Trzy drink holdery, które są cięższe od tego. Wydawało mi się, że dobrej jakości elektronika to zwykle jest cięższa, no ale ten też trzeba będzie sprawdzić, czy one się dobrze otwierają, czy nie. No i przymocować. No i cóż, trzeba będzie zamontować gdzieś tutaj. Przeciągnąć kable, bo włącznik ma być właśnie tu. Tam, dam, dam. Fajnie. I właśnie o taki uchwyt mi chodziło, żeby się mieściły również te większe butelki. Super. Jestem pełen zachwytu. Tam, dam, dam, tam, ta, tam. Tak, to jest to, o co mi chodziło. Bateryjka. Wyciągnąłem na chwilę bateryjkę z kamery. Jest tych samych rozmiarów i wygląda na to, że złącza są też tak na oko się zgadza, więc super. Na razie ładuję, zobaczymy, jak zadziała. No to co, do roboty. Ta-da-da-da-dam. Kurde, krewetki. Zajrzałem do Toy-Toya i mogliby go jednak już wymienić, opróżnić. Jak mówiłem, w Citroenie uchwyt na kubek jest tak umieszczony na kubek, czy na, nie wiem, puszkę, cokolwiek, jest tak umieszczony, że nie można wtedy korzystać z podłokietnika. No to zamocować trzeba będzie ten. Super. I jeszcze tylko jutro mają przyjść bateryjki ogniwa 18650 do mojego wspomagacza do rozruchu Webasto, bo wpinam go wtedy w gniazdo zapalniczki i on pomaga utrzymać napięcie, dopóki Webasto nie złapie już i nie zacznie działać już na niewielkim, takim bardzo niewielkim obciążeniu prądem. No akurat w tej chwili łajba się przestała kołysać, ale kołysała się troszeczkę od wiatru. Deszcz delikatnie bębni o dach. O, muszę zabrać kluczyki, bo się wezmą i zsiądą. Znaczy zardzewieją jeszcze bardziej. No, ale to jest to, co lubię. Długo się ładuje taka bateryjka, mimo że to jest zwykła bateryjka mała, no to strach pomyśleć, ile się będzie ładować ta o rozszerzonej pojemności. No ale okej, może się ładować, przecież mam jeszcze jedną małą. No, zupa gut. Dobra, to do tego coś takiego zrobiłem, sam wierciłem i ciąłem, prawda, że ładnie. No, więc będę miał chyba kranik, bo to i to w ogóle ma włącznik taki, że podobno się klik, klik, nie, jak odkręcam, to zaczyna puszczać prąd. A to jest, bo ma kruciec 10 mm, a ja mam grubszą rurkę. Mam nadzieję, że tego nie urwę, bo to przecież trzeba gdzieś tutaj przymocować. Chyba że przymajdruję tam. To i tak będzie przebudowywane chyba. Albo i nie. Jak każda prowizorka może przetrwać najdłużej. Parę lat przynajmniej. No i ogniwa 18650 przyszły. Trzy, bo czwarte mam. Także ten, no. O, ogórki małosolne. Będzie wesoło. Interesting. Gość podszedł na chyba metr, może dwa, do łabącia.
I ten łabędź się troszkę nastroszył, ale później spokojnie, więc koleś zrobił sobie parę fotek, aż mnie zaczęło korcić, żeby wziąć sobie i też tak podejść. Może podpełznąć, to jeszcze bliżej podpełznę. Cholera, przykręciłem, a nie sprawdziłem, czy ja zostawiłem dość dużo tej rurki, żeby mi tutaj ładnie starczyła. Bo nie mogę przecież zrobić tak, że się będę o nią potykał, bo się na pewno potknę i to wszystko powyrywam. Więc ona musi iść gdzieś tam dołem, tędy, tu jakoś, kurde. A, tak to jest, jak się robi szybciej niż myśli. No dobra, spokojnie starczy. Tutaj jest jeszcze o taki luz, więc to pójdzie dołem. Super, tylko muszę ten odkręcić, prawda, uchwyt. I kilka jeszcze takich kupić, żeby tam je... Tak, tam, dokładnie tam. Puścić tędy, tu, dołem i gdzieś tu. Czyli muszę poczekać teraz do jutra, bo już młyn ten z budowlanymi tymi artykułami, sklep młyn zamknięty. A jutro po prostu kupię tego garść i przymajdruję. To teraz sobie poleżę dla odmiany. Właśnie przy użyciu srebrnej taśmy klejącej, montażowej czy jak tam, ze zwykłego pacieruchowatego koła zrobiłem koło morskie z atestem, wprawdzie nieważnym, ale myślę, że z odległości kilometra ktoś może się dać nabrać. O zachód, ale wow, jak fajnie to wyszło. O rawr. A ja chyba jeszcze, bo zimno jest w ogóle i nie chce mi się wychodzić, spadł mi poziom kofeiny we krwi, ale to chyba przymajdruję. I nawet chyba wiem gdzie. O, tu. Bo tak jak przymierzałem, jak siedzę, to tu się nie obijam. No mógłbym jeszcze tutaj, też myślałem, bo tutaj to już, o, jak się tak siedzi, to jest tak trochę, o jak, tak trochę nie teges, nie? Tu można się potknąć. A tu chyba jest najwygodniejsze miejsce, najbezpieczniejsze. Chyba, żeby nie. No będę musiał się może jednak zastanowić jeszcze. Ale to chyba to miejsce. Chyba, że na... na tym. Tadam! Tak, a o te kable to ja się zaraz potknę i je pozrywam. I oczywiście przeprowadziłem nad tym, a nie dołem. Po prostu ajdź. Ale działa, działa. Może się uda zrobić to, nie uda się. Aż psia krew. Moment. Czułem coś, że tu będzie zaraz mokro. Normalnie cieszę się, jakby mi ktoś w kieszeń napluł. Jestem super. Kropi. To znakomity pretekst, żeby nie wypływać. No i leje całkiem regularnie. Nawet pan koszący trawę schronił się pod krzaki. No i niestety smuteczek. Chciałem nagrać część drugą shorta, czyli co ja nie zjem, ale okazało się, że te krewetki mi już nie wytrzymały i się wylały. Kurde balans, no strzeliło to, to i już nie będzie tego efektu. No szkoda. Kurde, z tydzień czasu już wytrzymały poza lodówką. Chociaż z drugiej strony ciekawe, jak ja wytrzymam fakt, że je ciągle zjadam.
Można powiedzieć, że mam już ich tak dosyć, że żygam tymi krewetkami. No ale może no zobaczymy. Poćwiczone. Idę popływać. Próbuję zachować taką z grubsza czystość sumienia, bo znowu nie wypłynąłem, a jest już godzina 18:31. O. I ale poćwiczyłem. Niestety troszkę wciągam brzuch, ale z powodu temperatury i grawitacji to, co wyćwiczyłem na klatę, topi się od gorąca i spływa w dół, niestety. O. Ale będę ćwiczył. O. Airlinerni, dzięki za dźgy od natury, pozdrawiam. Szable w dłoń i do wody. Popływane, trzeba nadrobić stracone kalorie, czyli galaretka. Do czajnika z kranu. Tak, będzie galaretka, pierwszy gorący posiłek od dłuższego czasu. No i te odpadki trzeba zjeść, no. Ojejku. A jak zjem? Ale te śledzie to jeszcze nas później chyba. Na jutro będą. No te krewetki nieszczęsne. One już tydzień mają. O, to pójdę chyba do restauracji na jakąś dobrą rybkę. Pojadę. A, z frytkami, z surówką i to będzie piękne. U rybaka, sum. Tak. Słoneczko już przygrzewa, mimo że godzina 9:30. A, niestety przy tym zacienieniu bateryjka słoneczna ładuje może w 10-20% swojej nominalnej mocy. Dobra, biorę pudełko na jajka, kanistry na benzynę i ropę, jadę zatankować samochód i poszukać jeszcze może po innych tutejszych sklepach tego sitka do odcedzenia, prawda, żebym mógł kaszę odcedzić. Mam dwa wielkie worki z kaszą, znaczy worki takie prawie kilogramowe i niestety niestety pajęczyny wyłażą przez całą tą folię. Trzeba będzie ostro to odcedzić. Kupiłem sitka do odcedzania kaszy z robaków. Będę testował oba. Zobaczymy. Dobra, trzeba się ruszyć. Wyjąłem tak, sprzęt, bo zmierzyłem w ogóle właśnie, jaką średnicę z grubsza ma otwór tutaj śruby spustowej. No i on ma chyba z 6 albo 8 mm, podejrzewam. Bo zewnętrzny ten śrubek, łebek, śrubka ma 10 mm. A sprawdzam, bo jak spuszczałem olej, to ten olej był prawda, taki mętno-fioletowy. Czyli tam zdaje się woda jakaś się dostawała. Co świadczy dobrze o silniku, że przetrwał coś takiego. Chciałem sprawdzić, czy miedzianej uszczelki nie potrzeba. Być może będzie potrzeba. Dobra, pora ruszać, bo wprawdzie niedługo będzie padać, ale to już takie tam duperele. Trzeba wreszcie się ruszyć, choćby po to, żeby zrobić jakieś małe kółeczko i wrócić. Niestety zaczyna troszkę wiać, co oznacza, że może być jakiś nawet przechył. No i wskutek tego muszę chyba trochę bardziej posprzątać
w łajbie. O, przycichło, ale zaczyna, no niestety. O, porządek powinien brać przykład z bałaganu i robić się sam. No dobra, wyszedłem. Wyjście było rozpaczliwe, bo glony, chęchy i w ogóle, i silnika nie mogłem od razu odpalić, ale już płynę na samosterowności, jak to ja. Uwaga, środek Zalewu Włocławskiego i taka niespodzianka. Więc tu dobrze jest wyjść co jakiś czas i uważać, mimo że teraz prawdopodobnie będę mógł popłynąć z 10 km przed siebie. Tak, gdzieś tutaj jest nowy pomost betonowy, przy którym można się jeszcze poprawić, trzeba troszkę ster, jeszcze zatrzymać za darmo, skorzystać z różnych udogodnień i tak dalej. Wiadomo, że pewne rzeczy kosztują utrzymanie, więc pewnie trzeba będzie kiedyś tam zapłacić, już o tym mówiłem, ale na razie jest to życzliwa keja, tak zwana, jaką przestało być keja Anwilu bodajże, tam w Płocku, gdzie przez pewien czas nie pobierali opłat, ale później zaczęli. Ale keja, ale przystanie jest tam spoko, osłonięta od wszystkiego. Ta betonowa tutaj podobno nie jest osłonięta od falowania. Więc będzie auć, jeśli przyjdą duże fale, a ty stoisz z niewłaściwej strony. Ale... Dobra, trzeba chyba zmienić jednak ustawienie żagli. Poluzować grota, żeby on kurs zmienił, ten alukard. Żeby go fok odkręcił. O, właśnie. I teraz idę dalej ustawiać wszystko, jak powinno być. Cuma już tam zwinięta, chociaż to nie ta cuma, która powinna być. Tu jeszcze nie założony sprzęt, więc zaraz go założę. A łajba będzie tymczasem płynąć, jak będzie chciała. Mam nadzieję, że będzie chciała. Wow! To jest właśnie ten wiatr na Zalewie Włocławskim, na którym jednym kursem można zrobić 10-20 km. Zobaczcie, płynę klasycznym by the windem. Dobra, do roboty! Zapomniałem, jak tu się robi, żeby pokazywało prędkość. No bo on standardowo nie chce pokazywać prędkości, mimo że mu ją zapodałem, żeby pokazywał. Pokazuj! I przypomniałem sobie też, o czym zapomniałem, pakując się. Jedną z rzeczy był mój kapelusz przecież zielony maskujący. Och, stary przyjacielu. Przepraszam. O, zobaczcie, następna niespodzianka. O, można się nieźle nadziać. A tam widzę już następną. Na następnej mewa siedzi, nie wiem, czy trafię. Kropi troszkę w ogóle. No nic, będę w pobliżu, to... O, tak. Jest. Kolejna niespodzianka. No i nie odciąłem, a trzeba odciąć, bo żeby się cieszyć po prostu czystym chlupotem wody bez chrobotania logu. Mywiszcze, patrzy na mnie podejrzliwie. Dobra.
Trzymaj kurs Santiana. No i to, co mnie tu zawsze zachwyca, czyli horyzont. Widoczny normalnie horyzont. Stamtąd chyba nadejdą jakieś deszcze. No zobaczymy, gdzie popłynę. Może tutaj tylko do tej knajpy, restauracji z motelem. A może do Brzynia. Chłodno jest. Za to chrobotanie, to niestety trzeba będzie zablokować tą turbinkę, która jest pod spodem, bo tak nausznie stwierdzając, to nie dobiega stąd, tylko gdzieś tam z dołu. No trudno, będzie trzeba zanurkować i coś na to założyć, zawiązać albo co. A chyba najlepiej udydolić. Dzięki, drogi widzu, który doradziłeś mi tutaj, żeby założyć łożyska. Nie wiem, czy nie zardzewieją, ale na razie działa to wszystko idealnie. Wpisałem MMSI. Gdzieś tutaj sprzęt wykrywa jeden MMSI, jedno źródło, jeden obiekt z MMSI-em wpisanym. No, zobaczymy. Nie mogę go znaleźć, no ale pryszcz. No i co? Znaleźć trzeba coś przeciwdeszczowego chyba i... tak, tu jest ta restauracja. Przed chwilą zjadłem te ryby, część, ale... z przymusem tak trochę. Troszkę buja, ale tak troszkę, no bo tutaj jest, już fale od tamy idą. No ale to jest to fajne żeglowanie. Trzeba będzie zaraz zwrot chyba robić. Stamtąd chyba idzie niezły deszcz. A tutaj jest... ups! Coś, o czym na pewno zapomniałem. Dzięki Alucardzie za ostrzeżenie. Już poprawiam. Zimno. Tutaj napięcie jest stałe. Na tym 12,5. Tam pokazuje 12,4. A... na onwie, on wie, on wie, ona wie, my wiemy. No, na tym sprzęcie napięcie skacze od 12,7 do 12,1. No, 12,2 w tej chwili, 12,5, 12,6. Prawdopodobnie w czasie tych pingów ice'owych to żre prądu, że aż furczy. Together, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. To ci poporczyk, u mnie powieba.
Właśnie mijamy kolejny kołek. Tego to już znam z wyglądu. Gdzie ty jesteś, kołku? No gdzieś tam jest. Tu niedaleko, bym powiedział. Aż. O, jest. Prawda? Tego to ja już od lat tutaj spotykam. I tak sobie machamy. A tam Dobrzyń. I tak się zastanawiam, czy Dobrzyń, czy może Wistka Szlachecka, bo tam jest czystsza woda, to bym mógł zanurkować i zatkać ten, unieruchomić log. No i jak nie kochać tej łajby, no? Zresztą każdej łajby, którą się ma. Przy brzegu ładnie wiatr odkręcił, że idę praktycznie równo wzdłuż brzegu. A tu z Alucardem płynącym samodzielnie ściga się dwóch gości na 470. Fajna łajba. Jakby dmuchnęło jeszcze mocniej, to by już ich tu nie było, tylko ziu, by poszli w ślizgu. Ale tak to mam szansę. Bieliki? Normalnie całe bandy bielików. Nie złapię, bo... A dlaczego mówią, że w Ciurności? Gdzie on jest? O, gdzieś tam. A dlaczego mówią, że całe bandy? Bo tutaj lecą, latają jeszcze dwa. Bieliki, nie orły, tylko orłany, jeśli już. Wow! Jakie wielkie ptaszydła. Tutaj jest chyba... Wistka Szlachecka, więc muszę jeszcze podciągnąć. I będzie zwrot i na wejście. Chyba, że pójdę do, no nie Koziej Wólki, tylko Zatoki Kózki. Co też może być fajne, tylko że tam będę musiał po omacku wiązać tą turbinkę od tego, jak mu tam, logu. No szkoda wiązać, no ale hałasuje. Ciekawe, co to za tam wyciekało, tak jakby. Interesujące. No piękny, piękny. Och, żebym w niego trafiał. W Ciurności. No bidne te orłany, bo ciągle ich coś tutaj tyrpie, nie? O, tego, co tu leci. To właśnie coś... Aż w mordę, no nie trafi. To właśnie coś tam tyrpało. Nawet bidny nie mógł usiąść na gałęzi, bo go ścigały jakieś takie kurduple. Małe, ale zadziorne.
zgubiłem. Jest, jest, tam siedzi. W ciurności, gdzie? Tu. W mordę! Jeszcze raz zbliżenie. O kurna, w brzeg się zaraz wpierdaczę. Dobra. Tu. Tu. I tu. A żeby cię. W ciurności.